Witam serdecznie, Tomasz Godlewski. Proszę Państwa, 9 grudnia 2013 roku. Oczywiście wiemy już o tym, że krzyż w Sejmie pozostaje, ale przyjrzyjmy się osobom, które złożyły ten wniosek do sądu, żeby ten krzyż został zlikwidowany, żeby po prostu zdjąć go ze ściany. Jednym z posłów, którzy złożyli taki wniosek do sądu, jest pan Jacek Kwiatkowski, poseł twojego ruchu z miejscowości Konin. To jest pan siedzący po prawej stronie. Czego możemy spodziewać się dalej? Następne kroki posła Jacka Kwiatkowskiego. Otóż mianowicie w ratuszu, w miejscowości Konin, w sali ratuszowej jest krzyż. Ciekaw jestem, jak zareaguje na tą informację pan poseł Jacek Kwiatkowski. Życzę powodzenia. No, zobaczymy, czy będzie starał się w miejscowości własnej w Koninie walczyć z krzyżem. To by było na tyle. Obserwujmy, co będzie czynił poseł Jacek Kwiatkowski.